wakacje, ale jest też wojna. Czerwony Krzyż, Związek Harcerstwa Polskiego zbierają ludzi. Członkowie Rady Miasta oddali się do dyspozycji władz wojskowych. Mój przyjaciel, starszy policjant, namawia kolegów z Płocka do obrony Płocka. Zarząd gminy żydowskiej podjął uchwałę. Jak jeden mąż, dzieci jednej ziemi, stanąć musimy w obronie kraju. Kto do broni niezdolny, niech z pracy społecznej złoży ofiarę. Jesteście już w siódmej klasie. Jako wasz wychowawca zgłaszam się do wojska. Panie Henryku, idziemy z panem. Pokoju nie chcą,
światła. Ostro łęka przekroczyli Bóg i narw bolszewicy. Są na Mazowszu. Aresztowano działaczy komunistycznych. Aresztowano członków Rady Miejskiej. Sarna, przecież on pomagał. Sarna, pieniądze dawał. To polski patriota. Akcja pod tekst na artystę. Akcja pod tekst na antysemicki. Większość aresztowanych natychmiast zwolniono za poręczeniem członków Płockiej Rady Miejskiej. W ludziach jednak niesmak pozostał. Ludność przestraszona, głęboko podzielona. Niepodległość dopiero co niepodległość zdobyliśmy. Zapytał mnie mój syn: pytałam męża, z czego będę żyć? Zapytał mnie mój syn: tato, czy cię zastrzelą? Niepodległość, dopiero co niepodległość zdobyliśmy. Uchodźcy zaczęli napływać, zgubitych terenów przebywać. Będziemy potrzebowali pomocy kobiet. Wojskowa intendentura w zasadzie nie istnieje. Drzwi mamy otwarte dniem i nocą. Macie sporo gości. Z Połowieckiego frontu. W sumie 20 łóżek. Dzień dobry. Doktor Bronisław Mazowiecki. Podpułkownik Wyżeł Ścierzyński. Nie przeprowadzamy tu poważniejszych operacji, ale mamy dobrze zaopatrzony punkt ambulatoryjny. A to nasze sanitariuszki. Witam panie. Walentyna Mossakowska. Dzień dobry. Doktorowa Jadwiga Beczkowiczowa. Witam. Oraz Janina Wąsowiczówna. Witam panią. Oraz alumni Miejskiego Seminarium Duchownego. Szczęść Boże!
sieci kopiemy. Kobiety i dzieci sypiemy piach w worki. Bolszewicy idą, syp piach. Bolszewicy idą, syp piach, nie gadaj tyle. Jak przyjdą Sowiety, syp piach. Jak przyjdą Sowiety, słabo to widzę. Sala lekcyjna od fizyki. Tak, a teraz jest sala muzyczna. Przystawiliśmy stoły, obłożyliśmy papierem. Żołnierze piją herbatę, palą papierosy. Można posłuchać ciekawych opowieści z frontu. Tak, a tu introligatornia szkolna, teraz intendentura. Macie nawet buty na magazynie. Tylko kilkanaście par. Aż kilkanaście par. Tu kuchnia. To od was. Dostajemy kąpie kawy i bochny chleba. Czy wagony jeżdżą codziennie do okopów? A tam biuro korespondencyjne, dziewczęta piszą listy. Żołnierze dyktują. Mamy maszynę do pisania i dwie maszynistki. Przekazujemy rozkazy, takie listy od rodzin, no i dziewcząt. Ja jestem kurierem. Mam tu poczekalnię. On nigdy się nie męczy, tylko biega, Tazio, ten i biega. Funkcjonuje pani dzięki swoistemu pospolitemu ruszeniu. Tak, tak. Posiadamy dwie kawiarnie oraz herbaciarnie. Oczywiście dzięki szczodrości obywateli. Barykad robić w mieście nie ma komu. Barykad robić nie ma komu. Kobiety i dzieci kopiemy. Kobiety i dzieci sypiemy piach w worki. Bolszewicy idą, syp piach. Bolszewicy idą, syp piach, nie gadaj tyle. Jak przyjdą Sowiety, syp piach. Jak przyjdą Sowiety, słabo to widzę. Wie pani, trochę mi się mundur naderwał. Ale cerujemy wszystko, ale proszę zdjąć mundur, dziewczęta zaraz wezmą i zaszyją. A też tutaj pierzecie gdzie? Mamy też pralnię za szpitalem Świętej Trójcy w koszarach. Może się zdarzyć, że będzie dużo rannych i... Jesteśmy gotowi! Dzielny chłopak. Tadeusz Jeziorowski. Miło. Także... Strzelają, lufa się rozgrzeje, jak broń chłodzić. Okopy wojskiem nieobsadzone, na trzepowo oddziały do walki rzucone. Byłam w okopach z kawą i chlebem. Yeah.
jest nie bez solu, wszyscy zmęczeni, chęci brak. Patrzyłam im w oczy, mówiłam, będzie dobrze. Przestałam w to wierzyć i oni nie wierzą już. Nasze wody czekają, aż za rzeką. Płocku jeden, wąskie gardło. Niewesoło, wszyscy zmęczeni, chęci brak. Patrzyłam im w oczy, mówiłam, będzie dobrze. Przestałam w to wierzyć i oni nie wierzą już. Równo maszerują, ładnie są ubrani. Rzeczki w zwartych szykach, bez poczucia siły. Zabrakło czasu, żeby ich wyszkolić. Jak można takim wojskiem, jak sprawnie dowodzić? Byłam w okopach z kawą i chlebem. Dlaczego w okopach nie ma wojska? Dostałem od Sikorskiego rozkaz natarcia na Bielsk. Melduję, że obserwator z wieżyczki męskiego gimnazjum zauważył zbliżający się w stronę Płocka liczny korpus konny. Mój Boże, a w okopach pusto. Spokojnie, to są pobite sowieckie oddziały niezdolne do akcji zaczepnej. Zmierzają do granicy z Niemcami. Tak jest. To myśli pan, że będzie atak na Płock? Sikorski nie bierze pod uwagę ataku na Płock. Zresztą dużo ważniejsze jest rozbicie sowieckiej armii niż los Płocka. Ja kieruję Stanisławówką. Mamy tam kilkuset uchodźców. Jakaś kobieta, chyba z Bożewa, twierdziła, że we środę, czyli już dzisiaj, Rosjanie mają pojawić się w Płocku. Proszę. Najbardziej prawdopodobny wariant to, że sowiecka armia cofnie się do Popiły po linii pierwszego marszu wzdłuż granicy pruskiej. Muszą zabezpieczyć lewą flankę. Do bitwy dojdzie w rejonie Mławy. Nasze zadanie to spychać jednostki nieprzyjaciela na północ. Ale ja myślałam, że bolszewicy będą forsować Wisłę, a tymczasem idą na Warszawę? Do broni! Do broni, bolszewicy! Bolszewicy są w mieście! Co to za zachowanie? Nawet po pułkowniku! Aresztować! Za szerzenie pani! Są w mieście! Przepraszam państwa za to zachowanie, ale nie cierpię histerii. Armia Szuwajewa jako jedyna zdołała zachować swobodę działania i może zaatakować nasze tyły. Mogłoby mieć to niekorzystne skutki strategiczne. Rozkaz Sikorskiego ma swoje uzasadnienie. Musimy związać maksymalne duże siły Sowietów. Zdobycie Płocka nie daje komunistom żadnych korzyści. Wycofałem się z pierwszej linii ognia. Idą. Obsadzić najbliższe barykady. Sztab, ewakuacja za most! Mm-hmm.
bolszewicy się komaruderów zaskoczonych żołnierzy szybko i skutecznie. Bolszewików nie powstrzyma już nic kawaleria Brzyszkiana. Z krotkiej słychać chrypłe hura. Czerwona kawaleria z obnażoną szablą pędzi bolszewik dziki baranie czapie, obdarty rozczochrany w samej bieliźnie. Panice rzuca czapkę żołnierz polski, biegu zrywa szlify, biegu ściąga mundur. Próbuje zatrzymać, chwytam za ręce, wyrywa się, ucieka, biega ośle. Lecą bolszewicy się komaruderów zaskoczonych żołnierzy szybko i skutecznie. Bolszewików nie powstrzyma już nic, zabić obedrzeńcą ubrania. Ulicą mostową pędzi artyleria, na łeb, na szyję armaty po obroku. Zapchany most przejść się nie da, tłum oddziałów pcha się za rzekę. Barykadu, szatą drzwi na kościuszki, strzelać przez okna, przecież macie broń. My oddział zwiadowczy im rady nie damy, cywilne ubranie do mostu zbiegamy. Lecą bolszewicy się komaruderów zaskoczonych żołnierzy szybko i skutecznie. Bolszewików nie powstrzyma już nic kawaleria Brzyszkiana. Górkę mam, myśliwską celną fuzję mam, przykro, nie mogę pomóc, bolszewików dużo. Poczekam za kanapę, schowam trochę się. Ja strzelam do zwierzyny, ja tylko myśliwy. Mój tata wtedy kazał zamknąć drzwi, przeżegnał wszystkich w imię ojca ducha. Prezydent Płocka zaciemnił okna, liczał do dzieci cichusia. To już koniec! Wygrali! Jest w obronie! Stój! Będę strzelał! Nie puszczę na most! Borycki, Achmatowicz, Czuruk, meldować! 15 mamy ludzi, ułani w żandarmii! Do szpitala koszar artylerii! Tak jest! Tak jest! Walczyli, ulic bronili, pojedynczy oficerowie, żołnierze, cywile, kobiety i dzieci, bohaterzy bez względu na wiek. Porucznik Czuruk, mam 7, do kościoła garnizonowego w pobliżu starostwa na placu Floriańskim. Tak jest! Tak jest! Achmatowicz, melduj! Mam tu do 13 łanów, kilku uciekinierów i jedną siostrę miłosierdzia. Walczyli, ulic bronili, pojedynczy oficerowie, żołnierze, cywile, kobiety i dzieci, bohaterzy bez względu na wiek. Melduje trzecią kompanię drugiego Kowińskiego pułku strzelców. Poruczniku Heller, jak przeszliście przez most, most jest pełen cywili. Się komaruderów zaskoczonych żołnierzy szybko i skutecznie. Bolszewików nie powstrzyma już nic kawaleria Brzyszkiana. Lecą bolszewicy się komaruderów zaskoczonych żołnierzy szybko i skutecznie.
się ulituje. Zasieką mnie szablami i kulmi. Stratują. Znajdą pana u mnie, a mnie za to zastrzelą. Niech pan wejdzie, niech pan mundur zdejmie. Pan założy koszulę, spodnie męża będą dobre. Pan siedzi cicho za szafą, pan siedzi.
Baryna Dąbrowskiego, w 105 żołnierzy, 56 koni, 9 wodzów w szeregu stoi. Jesteśmy otoczeni, bolszewicy na ulicy, kozacy z każdej strony. Cisza w koszarach, cisza w koszarach. Ładuj na wozy sprzęt telegraficzny, ciasno zaprząc konia. Opuścimy straconą pozycję, zachować ciszę, zachować ciszę. Stoją wozy 40 konnych, słychać oddech. Otwórz bramy! Otoczeni na ulicy, bolszewicy, ładunka, pędzą ulicą warszawską, człowiek rybie za człowiekiem. Koń pędzi cwałem za koniem. Kto strzelał na Floriańskim? Pędzą ulicą Kościuszki, od bark wyniosło na zakręcie. Poszło z górki mostową. Zatrzymać się, zatrzymać się! Uszliśmy w pędzie żołnierze z biurka. Przygotuj wyposażenie. Idziemy grupą od skarby. Po tym chodniku w niedzielę ludzie szli do kościoła. Ksiądz zakrzewał do walki, błogosławił broń. Otoczeni na ulicy, bolszewicy, ładują, ładują. Jest człowiek, co zna te ogrody, mówi podejdziemy skrycie. Przez ogród sąsiada zajdziemy z boku Moskala. Misjonarską za więzieniem od murek oparł broń. Oko przyłożył, oddech wyrównał. Sowiet padł przy CKM-ie. Zdobyliśmy i karabin, do południa ataki odbierał. Połapali się dopiero rano, jak na barykadzie nas mało. Odciągnęli armatę, jeden pan ranili dwóch. Cofaliśmy się przez podwórze, a tam Tadeusz na barykadzie. Otoczeni na ulicy, bolszewicy, ładują, ładują. Bolszewicy, ładują, ładują!
już oddał mi opatrunki. Mnóstwo odruchowo wzięłam. Patrzę w osłupieniu, wojsko ucieka. I to nasi tacy, nasi żołnierze w pław chcą przedostać się na drugą stronę. Zdezerterować na drugi brzeg. Mówię do dezerterów, że rozkaz żaden nie słuchał. Ogarnął mnie wielki spokój. W głowie wszystko wiruje. Tym takie straszne. Chodziłam za karabin. Wracam do miasta, chłopcy. Kto ze mną pójdzie? 12-letni Urwis się zgłosił. Podniósł karabin i biegiem pod górę. Nagle otrzeźwieli kilkunastu żołnierzy. Podnieśli broń, biegną. Tak się śmiesznie złożyło, że wszyscy tak jak ja zatrzymałam się, stoją. Biegnę, biegną. Przed odwagą Sowieci na koniach gruchnęliśmy salwą. Paru się zachwiało, jeden zabity. Plac kanoniczny zdobyty. W fartuchu bandaże miałam. Ja nie strzelałam. Zabezpieczyć tyły oficer dochodził. Ja zresztą pobiegłam ulicą gimnazjalną. Obejdziemy ich z boku, zaskoczymy klasztor Matki Bożej Miłosierdzia. Tam stoi konny oddział jazdy tatarskiej. Toż to nasi chłopcy Tatarzy. Rzuciłam się w przód. Strzelają we mnie, a oni za mną. Nie idźcie, strzelają. Później zrozumiałam, mundury ubierali. Z naszych nie zdzierali, z pozabijanych żołnierzy. Życie żołnierzy. Kto przyjdzie z pomocą? Nikt. Nic. Od grobów mariackich strzelają ogniem ciągłym. Zostałam sama z dwoma żołnierzami. Nie wiem, gdzie są inni. Kiedy się wycofali, jeden padł zabity, drugi ranny w kolano. Instynktownie uciekać chciałam. To świeży ochotnik, cywilne ma ubranie. Odpiłam pas z ładownicami. Karabin wyrzuciłam w krzaki. Legitymację żołnierską wyrzuciłam też. Zaczęłam krew tam bować. Widzą nas z daleka. Wymierzyli z broni, wybiegłam naprzód. Ręce do góry podniosłam. Nie strzelajcie, nie są dat. Etot raniony i roboczy, wypadek. Podjechali śmiało, po karku konia podlepałam. Pochwaliłam, że piękny. Wy soldaty słynnego Budionego? Nie! Kubański kozaki! A to przyjemnie poznać. Wydzielenie Niemców byli. Prawo wojenne na pewno znacie. Bezbronnych nie zabijacie. Co? Redaktor, ranien? Chorosho! Myjem o skończym! Zasłoniłam rękoma, wstyd wojsku tak myśleć. Zaczęli się kłócić, ubić, nie ubić. Pokazywaj, gdy wasi! Ja od opatrunków, żołnierz wstydziłby się, by baba prowadziła. Uśmiali się. Kawalit to wy umiecie, biorący strach. U nas takich nie! A u nas jest. Zawołała mian odjazd.
zaczął błagać: nie iść, Sowieci, wybacz. Fartuch pełen opatrunków mam, harcerzem jestem, ślubą wam. Aleksandr Szuwajew, dowódca 4 Armii, przesyła depeszę adresowaną do Gaja Brzeszkiana, dowódca 3 Korpusu Konnego, atakującego Płock. Dlaczego korpus ciągle tkwi pod Płockiem? Moje natarcie nie jest wspierane. Zająć Płock i wyruszyć na Płońsk!
życie. Trzeba sobie tu przytrzymać. Taktyczny to punkt do strzału. Wieś ludzi, amunicję, obstać czy pozycję. Przez tę ulicę, przez ten brat, na drugą stronę iść mam tam. Trzymaj głowę nisko, biegnijcie parami. Ciężki karabin maszynowy rzuca kulę ulicą Trumską. Kładzie ogień huraganowy, z tej obrony po ognach pustą. Żaden Polaczek się nie ruszy, żadnemu nie damy szansy. Komunistyczna to idea, w łeb bohatera. Ruszył słysz korąba CKM, przebiegł, skoczył, padł. Macha, biegnijcie żołnierze, żaden nie chce iść. Za gęsty jest ostrzał, musimy poczekać. Zginiemy tu wszyscy od sowieckich kul. Padł rozkaz, żołnierze, rozkaz, jasna cholera. Zacisnął zęby, wrócił z powrotem, rewolwer wyciągnął, krzyczy. Dostałeś rozkaz, więc kula w łeb, teraz leć. Dzieci karabin maszynowy rzuca kulę ulicą Tuską. Kładzie ogień huraganowy, seją wody po oknach pustą. Żaden Polaczek się nie ruszy, żadnemu nie damy szansy. Komunistyczna to idea, w łeb bohatera. Ostatni biegnie plutonowy Słyszko, Sowiet czeka, rozdziany CKM. Chował się za słupem, brzuch karabin rozsiekł. Sam środek ulicy, kule lecą jak grad. Głowy nikt nie wychyli, Słyszko w oczach zbladł. Drobniutka panienka w stroju od komunii, czerwonych od krwi pan do flag. Popiel się zakradła, za słowę przysiadła. Sierści na rami maszynowy rzuca kulę ulicą Tuską. Kładzie ogień huraganowy, serio głowy po oknach pustą. Żaden Polaczek się nie ruszy, żadnemu nie damy szansy. Komunistyczna to idea, wbrew bohatera. Zobaczy dziecko, jak mocno ustałem. Jednak proszę pana trochę z boku, niech pan się nie rusza. Krew mocniej leci, ranę trzeba mocno przyciskać. Widzi pan już dobrze, jak strzelać przestaną. Pana stąd wyciągnę. Mała mi nie wychodź, za gęsto tu strzelają. Obok mnie poczekaj, razem rozmawiają. Ciężki karabin maszynowy rzuca kulę ulicą Tuską. Kładzie ogień huraganowy, serią domy po oknach pustą. Żaden Polaczek się nie ruszy, żadnemu nie damy szansy. Komunistyczna to idea, w łeb bohatera. Za afiszem teatralnym czekali tak razem. Dziewczynka z żandarmem. Pod osłoną nocy go przenieśli do państwa ludzkich. Śmierć za to groziła, w ludziach wiara, siła. Ciężki karabin maszynowy rzuca kulę ulicą Tuską. Kładzie ogień huraganowy, serio w domy.
wdzięczna to idea. Lęk bohatera. Pilnowali w domach własnych, chowali opatrunki.
panienka chwyciła. Trzy bolszewickie stoją u nas ślapy, jak nie wygramy. Rozstrzelają karabin rozgrzany, nie chce strzelać. Zosia harcerka oliwę nosi, naszą oliwę do karabinu. Herbatę żołnierzom nosiła, granat jej rozerwał nogi. Teraz w naszym domu, nasz dom na Kościuszki dziś pełen bólu i gości. Nie oddamy naszego domu sowietom ani nikomu. Obywatele Płocka, starcy, dziewczęta, dzieci, wieści żołnierzom nosili, jak mogli, pomagali, patrzyli, pilnowali, w domach własnych chowali, opatrunki zmieniali, Płocka bronili. Gaj Brzyszkian, dowódca 3. Korpusu Konnego. Melduję posłusznie. Wszystkie siły 3. Korpusu. Wszyscy sprawni do boju. Cała nasza broń jest w walce. Przeciwdziała ideę komunizmu, szczepić przeszkadza, zasługuje na śmierć. Dobrze to wiesz, zetrzyj dobre buty, bierz wszystko co chcesz. Doktorze Meyer, sytuacja zła, ewakuacja szpitala. Generał uznał brak potrzeby, nie będą atakować rannych żołnierzy. Bolszewice gwiżdżą na konwencję. Transportu nie ma. Mam dwie podwody. Nie dostałem rozkazu. Wyjednałam. Pani się uspokoi. Błagam. Kto stawia opór, czy nie przeciwdziała ideę komunizmu, szczepić przeszkadza, zasługuje na śmierć. Dobrze to wiesz, zetrzyj dobre buty, bierz wszystko co chcesz. Felczer, 5 sanitariuszek, 2 wartowników, ponad 20 chorych żołnierzy i jeszcze dopiero co rannych cała grupa. Wygnali z budynku, zdewastowali, rozkradli, opędzili jak bydło. Szpital garnizonowy. Kto stawia opór, czy nie przeciwdziała ideę komunizmu, szczepić przeszkadza, zasługuje na śmierć. Dobrze to wiesz, zetrzyj dobre buty, bierz wszystko co chcesz. Zetrzyj dobre buty, bierz wszystko co chcesz. Żołnierzy i sanitariuszy do kopania okopów zagnali. Dla siebie je kopali, seria w nogi. Paru przeszło pomiędzy tak spokojnie.
szablami. Kto stawiał opór, czy nie przeciwdziała? Idę komunizmu szczepić przeszkadza, zasługuje na śmierć. Dobrze to wiesz, zetrzyj dobre buty, jesz wszystko co chcesz. W mieszkalnym domu za rogatkami płońskimi zapędzone stoją w rzędzie sanitariuszki. Nikt tego nie widział, nie wszystkie przeżyły. Tam jeden po drugim, jeden po drugim. Postawiał opór, czynnie przeciwdziała. Idę komunizmu szczepić przeszkadza, zasługuje na śmierć. Dobrze to wiesz, zetrzyj dobre buty, wiesz wszystko co chcesz. Zetrzyj dobre buty, wiesz wszystko co chcesz. A pan co rozkazu nie dostał, doktor Meyer ucieka mostem na drugą stronę pięściami. Toruje drogę. Gdzie pan tak śpieszy, panie doktorze? Leki niosę potem do szpitala z powrotem. Szpital garnizonowy. Kto stawia opór, czy nie przeciwdziała? Idę komunizmu szczepić przeszkadza, zasługuje na śmierć. Dobrze to wiesz. Zetrzyj dobre buty, wiesz wszystko co chcesz. Zetrzyj dobre buty, wiesz wszystko co chcesz. Felczer, pięć sanitariuszek, dwóch wartowników, ponad 20 chorych żołnierzy i jeszcze dopiero co rannych. Cała grupa. Szpital garnizonowy. Kto stawia opór, czynnie przeciwdziała? Idę komunizmu szczepić przeszkadza, zasługuje na śmierć. Dobrze to wiesz. Zetrzyj dobre buty, wiesz wszystko co chcesz. Wyrwali skrzydła oknie.
zagnali nas rzędem pod ścianę. Ustawili, przyłożył rewolwer do skroni. Nie strzeliali, sobaki. Gdyby ja mogła strzelać, ty byś kusiał ze mną. Zajrzałam w lufę, a trzy mi patrzy. Nagle kleryków znaleźli w piwnicy ukryte sanitariuszki, harcerki. Pod murem nas razem wszystkich ustawili, czapy poprawili, niedbale z broni wymierzyli. I już się żegnała. Przestraszyłaś się, ha? Miło się uśmiechnął. Nie bój się, z babami nie boję. Z babami lubię gulać. Ale to młodsze, z nimi paguję. Godzina 4:00. Rozkaz. Aleksander Szubajew. Wzywam na bezpośrednią rozmowę telefoniczną. Proszę stawić się do głośnic. Miała suknię
położenie 15 Armii wybitnie się pogorszyło. Proszę przekazać Płock brygadzie 18 Pułku. Nacierać na Płock! W Goślicach nie ma 18 Dywizji. A korpus jest całkowicie związany walką w Płocku. Nacierać na Płock! Walczymy na ulicach miasta. Porzucić miasto. Nie mogę niepostrzeżenie oderwać się od przeciwnika. Porzucić Płock i nacierać na Płock! W zapasie mam zaledwie 300 pocisków artyleryjskich. To jest rozkaz wykonać! Z czego będziemy strzelać? Nie ma pocisków, nie ma ładunków, nie ma map. Drugą dobę ludzie i konie nie jedli. Nie spali. Konie ledwo się poruszają. Pójdziemy pieszo, a bić się będziemy szablami. Z 18 na 19 sierpnia na Dobrzyńskiej szerokiej dziś kwiatka, Jerozolimskiej, Zduńskiej, Warszawskiej, synagogalnej w nocy wpadali po czterech. Wchodzili do mieszkań kilka razy, brali wszystko, co miało jakąś wartość. Podrzeć, potłuc, przez okno wyrzucić, grożąc bronią meble rozwalić. Rabunek z akceptacją do mocą, bolszewikom obiecali przed atakiem. Przywilej dla konnicy po zajęciu miasta, pozwolenie na gwałt i rabunek. Pozwolenie na gwałt i rabunek. Dawaj złoto! Sadze wygrzewali, sadze z pieca klejnotów szukali. Trzaskała kolba po plecach, trzaskała po ramionach plecy czarne. Rozpluli pościel, wyprzątali wieże, porozrywali książki do nabożeństwa. Nie została jedna kropka chleba, wziął ołówek, drzewień, kubek dziecięcy. Rabunek z akceptacją dowódców, bolszewikom obiecali przed atakiem. Prowadzili mnie na cmentarz, dwa razy rozebrali z ubrania. Ciała zabitych pokazał, daj złoto, daj pieniądze, wrzeszczał komisarz. Trzy razy chcieli mnie rozstrzelać, powalił, kopnął, oprół, przydusił. Witaj, siłę, kozacki kindział wymierzył w usta. Rabunek z akceptacją do obców, bolszewikom obiecali przed atakiem. Przywilej dla konnicy po zajęciu miasta, pozwolenie na gwałt i rabunek. Pozwolenie na gwałt i rabunek. Ksiądz Lasocki gościł na Stanisławówce pięciu kozaków cywilnych w kapeluszu. Pierwszy chłop jak dąb czapa po sufit, buzia przymiła, na szyi łańcuch złoty. Złoty pierścień piękny ma na wszystkich palcach, rzemienne w łapach spracowane knuty. Jedzenia zażądali, wódki, wina, najedli się, napili i ograbili. Około całe ogródki warzywne stoją rzędem pełne wody. Raz mnie ograbili, siedziałem w splądrowanym mieszkaniu. Pojawił się obdarty bolszewik, nie wrzeszczał, nie groził mi wcale. Bierz co trzeba, tylko mnie nie miej. Ja nie złodziej, ja ci nic nie wezmę. Uczęstuj tylko mnie kawałkiem chleba. Jeden taki był tej złodziejskiej nocy. Rabunek z akceptacją dowódców, bolszewikom obiecali przed atakiem. Przywilej dla konieczności.
Przedpole Płocka. Skoncentrować się w Goślicach. 13.00. Wymarsz. Przez górę na Płock. Rano 19 sierpnia. Rozkaz generała Władysława Sikorskiego. Panie generale Osikowski, nakazuję, aby wszyscy ci, którzy opuścili stanowiska bojowe, stanęli przed sądem. A potem, po uzyskaniu wyroku, zostali publicznie rozstrzelani na rynku w Płocku. Odpowiedź generała Mikołaja Osikowskiego. Panie generale, mamy problem. Problem z sądzeniem dezerterów. Niezwykle trudna to sytuacja. Ci sami oficerowie, co najpierw uciekali, ci sami, co w pierwszych minutach paniki się poddali, potem ofiarnie walczyli. Płock. Wyzwolili Płock, oddali życie. Panie generale Osikowski, czekam na listę zasłużonych. Proszę podać nazwiska bohaterów do odznaczenia. Leją łzy. Wszystkim
ich częstuje. Jeden przez drugiego, jaka to dziś bolszewicka. Opatruje ranny czerwony krzyż, oglądają zniszczenia pośród świeżych trupów. Idą czerwonosine, idą jak we śnie. Ze zmęczenia, ze wzruszenia wytrwaliśmy wspólnie. Zdawało się, że nie ma nadziei, jednak los wszystko ułożył. Skromna dziewczyna, samotny oficer z wiarą zamiast tarczy. Kropla wygrywa nie przez swoją siłę. Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Usiądźcie na sekundę jeszcze. Chciałem kilku osobom podziękować, ponieważ strasznie dużo ludzi jest na scenie i strasznie się cieszę, że w ogóle do tego doszło. Zrobiliśmy ten spektakl z okazji setnej rocznicy odznaczenia miasta Płocka Krzyżem Walecznych. I chciałbym podziękować panu profesorowi Grzegorzowi Gołębiewskiemu, ponieważ on napisał książkę. Książkę pod tytułem Płock 1920 i tak naprawdę ta książka posłużyła mi do tego, żeby przygotować tę historię. Ale muzykę stworzył tak naprawdę Krzysztof Misiak, który właśnie dostał książkę. Bardzo, bardzo mu dziękuję. Ale nie byłoby w ogóle tej muzyki, gdyby nie Piotr Wrombel, który jest na widowni, którego chciałbym zaprosić na scenę, który stworzył aranżację na orkiestrę symfoniczną. Piotr powiedział mi coś takiego przez telefon. Mariusz, ty, bardzo dziękuję. Że powiedział mi przez telefon, że słuchaj, to jest za duża cegła, ty musisz tę muzykę napisać sam. I ja mówię, ale ja nut nie czytam. Piotr, to niemożliwe, oj tam nie czytasz, weź jakiegoś muzyka sprawnego, ty mu mów, co ma grać, a on to zagra. I potem tak to żeśmy stworzyli. To było po prostu niezwykłe, ja bym się w życiu na to nie targnął, ale jak mi pozwolił taki człowiek, to... Szanowni Państwo, chciałbym podziękować dyrygentowi, panu Markowi Wroniszewskiemu, który stoi teraz w cieniu. Chyba Państwo wiecie za to. Marta Prawnicka, dziewczyna, która siedziała przy komputerze, a ja obok, asystowała mi. Wejdź, Marta, na scenę. Kończy właśnie Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jak zapewne Państwo wiecie, czym się zajmowała w tej produkcji. Chciałbym podziękować chórowi Vox Singers pod batutą Roberta Majewskiego, który też jest na scenie. Bardzo bym chciał podziękować aktorom Teatru Dramatycznego w Płocku. I tu pozwolę sobie, ponieważ są osoby, które pierwszy raz są na zawodowej scenie, akurat nie w tej grupie, dlatego postanowię szybko przeczytać nazwiska wszystkich. A więc Piotr Bała, Julia Chętkowska, Adam Gradowski, Bogumił Karbowski, Szymon Kołodziejczyk, Maja Rybicka, Magdalena Tomaszewska i Marek Walczak. Szanowni Państwo, soliści Vox Singers. Anna Kruszyńska-Strzemieczna. Ania, gdzie jesteś? Jest tu. Łukasz Grodzki, Tomasz Jerzewski, Paweł Pilichowicz. Zawodowi soliści Sylwia Gorajek-Soplan. Monika Murska. Oraz uczestnicy grup teatralnych Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Natalia Kawszyn. Gdzie jest Natalia? A jesteś tu za mną. Gabriel Wiciński. Oraz Zuzanna i Julian Pogonowscy, którzy też tu uczestniczyli. I band. Saksofon Mieczysław Grubiak. Dariusz Petera piano. Jakub Krawczyk, gitara, perkusja oczywiście, gitara Krzysztof Misiak i bas Dariusz Świtalski. Bardzo dziękuję Płockiej Orkiestrze Symfonicznej Witolda Lutosławskiego. Darek, chciałbym wymienić dwa nazwiska. Darek Ciesiel, z którym najwięcej miałem kontaktu i rzecz jasna Adam Mieczykowski, który polecił mi Piotra Wrombla i który po prostu, no naprawdę, byłem w stałym kontakcie. Bardzo dziękuję.
Ale chciałbym również, ponieważ jestem wzruszony i to, co się wydarzyło na tej scenie, ma dla mnie olbrzymie znaczenie, dlatego przyciągam te podziękowania. Chciałbym podziękować technice teatralnej. I tu chciałbym wymienić panią Ewę Jóźwiak i w ogóle dziewczyny garderobiane, techników sceny Romana Siemiątkowskiego, akustyków Piotra Tobotę, oświetleniowca Piotra Liberka, Mariusza i innych. Bardzo dziękuję. Dziękuję Monice Nowuszewskiej, która nam dodrukowywała nuty, których zabrakło. Bardzo dziękuję dyrektorowi teatru, panu Markowi Mokrowieckiemu, że w ogóle na to pozwolił. Szanowni Państwo, organizator Stowarzyszenie Teatr Per Se, współorganizatorzy Teatr Dramatyczny Jerzego Szaniawskiego, Płocka Orkiestra Symfoniczna, Chór Vox Singers, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, projekty dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Płocka, dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz chciałbym podziękować jeszcze sponsorom i tu przedsiębiorstwo gospodarowania odpadami. Bardzo dziękuję. Brawa. Wodociągi Płockie, jest pan prezes, bardzo dziękuję. Pan Andrzej Wiśniewski. Bardzo dziękuję firmie Multidruk i mamy tu dwóch przedstawicieli, Amelia i Olek. Gdzie oni są? Idą, chodźcie na scenę. Nie, no nie. Nie, nie darujcie sobie tego, wejdźcie tu do nas. Patrzcie, mają nawet bukiety. Firma Multidruk oraz Okruszek, producent prażynek o obniżonej zawartości tłuszczu oraz makaronów, paluszków, chrupek i wafli. Jest tutaj sam pan właściciel Tomasz Jarosiński, mój przyjaciel. Bardzo dziękuję. I na koniec chciałbym podziękować mojej ukochanej Agnieszce za to, że pozwoliła mi też na to i po prostu wspierała mnie również przy pisaniu tekstu, jak i no, ostrą ripostą. Bardzo dziękuję. Ja muszę przyznać, że efekt jest oszałamiający. Kochanie, jesteś wspaniały. Bardzo dziękuję. Zatem, szanowni Państwo, wygadałem się, przytrzymałem Was trochę. Wybaczcie.